podwyżki, które miały miejsce w miesiącu lutym, są tylko i wyłącznie podyktowane wzrostem opłat wprowadzonych przez Gorzowską Elektrociepłownię. My, jako zarządca naszych nieruchomości, podjęliśmy taką decyzję, aby dostosować obecnie wnoszone przedpłaty do wysokości ceny ciepła dostarczanego przez sprzedawcę ciepła. Wzrost w ciągu 7 miesięcy to jest blisko 156%. Opłaty przesyłowe wzrosły blisko 60%, moc zamówiona 50%. Pamiętajmy też o tym, że w roku ubiegłym była wprowadzona tarcza dla odbiorców końcowych. Stawka VAT dla tego medium w styczniu wynosiła 8%, później od miesiąca lutego 5%. Natomiast w tym roku przywrócono obowiązującą wcześniej stawkę i od stycznia ta stawka wynosi 23%, czyli dla takiego odbiorcy końcowego, mieszkańca, jest to kolejne 18% wzrostu. Tak naprawdę ta rzeczywistość od nowego roku kalendarzowego zaskoczyła wszystkich. My jako radni również interesowaliśmy się tym tematem. Między innymi przyjmowaliśmy różnego rodzaju stanowiska związane właśnie z tym, żeby odciążać chociażby samorządy właśnie od tych kosztów cen energii na przykład, tak, cen ciepła. Natomiast to, co dzieje się teraz, bardzo wielu mieszkańców zwraca się do radnych z tym problemem, zapytaniami. Więc jest kwestia na sesję lutową. Zgłosimy takie zapytania, poprosimy o informacje, jak to wygląda. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że miasto nie decyduje tutaj o cenach, tylko odpowiada za to rząd. Nie ma w tym spójności i równouprawnienia, bo stawki są bardzo zróżnicowane w naszym mieście. Od 5 zł do, tak jak w moim przypadku, prawie 16 zł za metr kwadratowy mieszkania. I w moim przypadku, ja mam 45 metrów kwadratowych mieszkania, rachunek za co miesiąc, tak? Przez cały rok miałabym płacić 722 zł miesięcznie, więc to wychodzi ponad 8600 zł w skali roku. A rząd gremialnie zapowiadał, że wzrost za energię jakiekolwiek będzie nie więcej jak 40%. O komentarz w sprawie wzrostu cen za ciepło poprosiliśmy Polską Grupę Energetyczną. Odpowiedź uzyskaliśmy na maila od rzecznika spółki. Zmiany cen w taryfie dla ciepła były efektem gwałtownego wzrostu cen paliw, w tym również gazu i uprawnień do emisji CO2, a co za tym idzie kosztów wytwarzania ciepła. Dlatego, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw ciepła, konieczne było dostosowanie przez elektrociepłownię, nie tylko w Gorzowie, cen za ciepło do ponoszonych kosztów produkcji. Wzrost cen paliw spowodował, że znacznie wzrosły również koszty wytwarzania ciepła. Procedowana obecnie ustawa to kolejna po zamrożeniu cen energii inicjatywa, która pozwoli na ograniczenie kosztów dla mieszkańców. Obecnie jesteśmy na etapie analizy założeń projektu ustawy i cen ciepła. Jeśli okaże się, że ceny ciepła sieciowego w Gorzowie będą przekraczać wskaźniki określone w ustawie, obniżymy ceny dla naszych klientów, w tym m.in. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot placówek oświatowych i zdrowotnych zasilanych z sieci ciepłowniczej. My jako zarządca nie otrzymaliśmy żadnego racjonalnego uzasadnienia odnośnie tak drastycznych podwyżek cen ciepła. Przypomnę też, że te ceny obowiązują w całym mieście, nie dotyczą tylko mieszkańców naszego zasobu, ale również pozostałych obszarów naszego miasta, pozostałych zarządców nieruchomości. Ja również jestem mieszkańcem budynku wielorodzinnego i z tymi stawkami również się zmagam. To mogę zapewnić mieszkańców, że z chwilą, kiedy będzie taka możliwość obniżenia tych zaliczek, to na pewno z tego skorzystamy i mieszkańcy to odczują.